Koniec lat 90. był bardzo trudnym odcinkiem w polskiej historii startów. Ogromny przełom przyszedł jednak w roku 2003, gdy Polska zorganizowała preselekcję. I to jakie preselekcje? Przełożyło się to ostatecznie na jeden z najlepszych wyników w historii. Więcej na temat tej historii zobaczycie w dzisiejszym odcinku historii polskich startów na Eurowizji. W roku 2001 Polska należała do mocnych kandydatów do wygrania Eurowizji. No, przynajmniej takie emocje trawiły wówczas Polskę. TVP postawiło na Andrzeja Piasecznego i numer Too Long. Walka o wygraną skończyła się jednak na 20. miejscu w finale konkursu i zdobyciu zaledwie 11 punktów. To oraz poprzednie, niewiele lepsze wyniki uzyskiwane przez przedstawicieli Telewizji Polskiej spowodowały, że nie mieliśmy możliwości wysłać swojego reprezentanta na Eurowizję 2002. Gdy mogliśmy powrócić rok później, jasne było, że konieczne będą duże zmiany. Po serii nieudanych wyborów wewnętrznych TVP zdecydowało się na podzielenie się odpowiedzialnością z publicznością. Po raz pierwszy zorganizowano krajowe eliminacje. Do nadawcy napłynęły zaledwie 43 piosenki. W składzie komisji selekcyjnej znalazł się Marek Sierocki, Jurek Wrona czy Piotr Klat, którego możecie znać również z tegorocznych selekcji. Pomimo niewielkiej liczby zgłoszeń, stawka preselekcji miała liczyć aż 15 numerów. Ostatecznie na scenie wybrzmiała jedna mniej. Zdyskwalifikowana została Georgina Tarasiuk. Telewizja Polska już wtedy miała w zwyczaju mieć problemy z weryfikowaniem zgłoszeń, ponieważ urodzona we wrześniu 1988 Tarasiuk była zbyt młoda na wyjazd na Eurowizję. Jej konkursowy numer napisał Piotr Rubik, który wcześniej kręcił się przy pierwszym polskim starcie z 1994. Ostatecznie Rubik wyśle swój numer na Eurowizję, a konkretnie Eurowizję Junior, ale dopiero w roku 2016. Finał selekcji został zorganizowany 25 stycznia, a Running Order wyznaczył alfabet. Głosować można było wyłącznie przez system SMS. Na zakończenie selekcji zakomunikowano o przesłaniu około 35 tysięcy głosów. Później okazało się jednak, że było ich znacznie więcej, ponad 300 tysięcy. Całościowa próbka nie zmieniła jednak lokat w czołowej trójce. Oglądalność na sensacyjnym poziomie 7 milionów spowodowała, że preselekcje stały się niezwykle atrakcyjnym miejscem do pokazania siebie dla wielu artystów. Tabela wyników po czasie robi ogromne wrażenie. Poza czołową trójką uplasował się na przykład zespół Various Monk z numerem Sony. Powstała w roku 1989, grupa zyskała popularność pod koniec lat 90. Była to era, gdy na wokalu grupy śpiewała Anita Lipnicka i Kasia Stankiewicz. Podczas preselekcji w tej roli zobaczyliśmy Monikę Kuszyńską, która będzie później reprezentowała nasz kraj na Eurowizji 2015. Równie legendarną pozycję w historii polskiej muzyki wypracowała sobie grupa Ira. Zespół Artura Gadowskiego powrócił do nagrywania w roku 2001, po pięcioletniej przerwie. Początkowo powrót nie przebiegał zbyt gładko, a duża część polskich odbiorców wydawała się zapomnieć o projekcie. Ich start z numerem Femme Fatale przyniósł oczekiwane zainteresowanie, jednak nie przełożył się na wyjazd na Eurowizję. Z pewnością słyszeliście także o braciach. Projekt Piotra i Wojciecha Cugowskiego zaczynał działalność na dużą skalę właśnie w roku 2003, gdy wypuścił pierwszy album. O numerze Missing Every Moment praktycznie nikt w tej chwili nie pamięta, jednak zerkając na kariery synów Krzysztofa Cugowskiego, widzimy jak dużą rolę w budowaniu wielkich karier może być Eurowizja, czy nawet preselekcje. Dobrze wie o tym także Stachurski, który prawdopodobnie jest ostatnią osobą, o której myślicie w kontekście polskiej Eurowizji. Jacek Łaszczyk rywalizował wówczas z przebojem Tam Gdzie Ty, należącym do najpopularniejszych w jego dyskografii. Co ciekawe, dla Stachurskiego nie był to ostatni start w preselekcjach. Powróci do nich jeszcze w roku 2009. Czołowej trójki przejdziemy, wykorzystując postawiony nam przed twarzami pomost. Wśród 14 finalistów, piątka z nich stanie ostatecznie na eurowizyjnej scenie. Na solowy start zdecydowała się Magda Femme. Artystka była pierwszą wokalistką grupy Ich Troje, z którą śpiewała łącznie przez 6 lat, tworząc m.in. numer A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham. Femme wystąpi na Eurowizji wraz z Ich Troje w roku 2006, gdy zdecyduje się na jednorazowy powrót. Czołową trójkę otworzył zespół Blue Café.
Grupa zgłosiła do preselekcji numer You May Be In Love, który na moment wychodząc z roli bezstronnego narratora mógł przynieść Polsce jeden z najlepszych wyników całej historii startów. Doskonale wyprodukowana radiówka od razu stała się wielkim radiowym hitem i miała potencjał na podbicie europejskich stacji radiowych. Numer zdobył ostatecznie 15% głosów, co zachęciło Blue Café do ponownego spróbowania swoich sił również rok później. Wówczas misja zakończyła się powodzeniem, a Tatiana Okupnik wraz z zespołem zaprezentowała się podczas finału konkursu. Oczko wyżej znalazła się znana rockowa grupa, Projekt Wilki. Jakkolwiek nie został on zapamiętany aż tak dobrze jak ich troje, wówczas znajdował się na absolutnym szczycie polskiej sceny. Przed wydaniem Here I Am grupa wypuściła numery takie jak Baśka czy Urkę, a 9 kolejnych utworów ich autorstwa docierało na szczyt poplisty RMF. Numer Roberta Gawlińskiego zdobył 29,2% głosów, nieznacznie przegrywając z ostatecznymi triumfatorami. Artysta już nigdy później nie próbował swoich sił w preselekcjach. Całość show z wynikiem 31,8% głosów wygrał zespół Ich Troje. W ten oto sposób polskim utworem na Eurowizję 2003 został numer Karine Grensen. Szukając źródła fenomenu Ich Troje, musimy cofnąć się w przeszłość. Twarzą projektu jest po dziś dzień Michał Wiśniewski. Po trudnym początku życia Michał uczył się w Niemczech, stąd jego zamiłowanie do języka i podwójne polsko-niemieckie obywatelstwo. Przez kilka lat szukał sposobu na zarobienie pieniędzy, a w połowie lat 90. zajął się pisaniem utworów musicalowych. Podczas tego poznał się z Jackiem Łągwą, który stanie się drugim filarem Ich Troje. Wspólnie obaj panowie otworzyli pierwszy w Polsce profesjonalny klub karaoke, w którym usłyszeli wokal Magdy Femme. Jakkolwiek pierwsze numery zespołu nie osiągały wielkich sukcesów, przełomem okazał się numer A Wszystko To, Bo Ciebie Kocham. Prawdziwy wystrzał kariery grupy nastąpił w roku 2001. Wówczas na wokalu Ich Troje Femme zastąpiła Justyna Majkowska. To właśnie z płyty z jej wokalem pochodziły piosenki takie jak Powiedz czy Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Za promocję Ich Troje odpowiadał znany niemiecki wokalista i producent szlagierowy Matthias Reim, którego córka Mary rywalizowała podczas tegorocznych niemieckich selekcji. Biznesowa smykałka Wiśniewskiego, popularność muzyki grupy oraz samego Ich Troje przyczyniła się do tego, że kradli oni czas antenowy w mediach, stając się fenomenem społecznym na miarę Adama Małysza. W roku 2003 wystartowało reality show Jestem jaki jestem, które na zawsze zmieniło wizerunek polskiej muzyki i przemysłu rozrywkowego. Podczas 2 sezonów programu widzowie mogli na żywo obserwować codzienne życie Michała oraz jego żony, Mandaryny. Emisja wypadła na okres przygotowań do samej Eurowizji, stąd show było wykorzystywane do promocji numeru oraz śledzenia dalszych przygotowań do konkursu. Michał Wiśniewski wraz ze swoją ekipą mieli ciekawy pomysł na konkursową promocję. W ramach drogi do Rygi Ich Troje zdecydowali się na kolejne preselekcje, tym razem niemieckie. Podczas finału Countdown Grand Prix Eurovision grupa wystartowała jako Troje wraz z numerem Liebe masz Spaß. Na wokalu grupy znalazła się Eli Mycke. Rodziło to kontrowersje i pogłoski, że jeżeli Ich Troje wygrają niemieckie preselekcje, zrezygnują ze startu w barwach Polski. Ostatecznie jednak nie zostało to w żadnym stopniu zweryfikowane, a preselekcje skończyły się dla Ich Troje 6. miejscem. W międzyczasie o zamiarze opuszczenia grupy zakomunikowała Justyna Majkowska. Widząc jednak wagę samej Eurowizji, zdecydowała się ona pozostać w zespole i wystąpić wraz z nim w Rydze. Podczas programu Jestem jaki jestem, Michał Wiśniewski i grupa spotykali się z reprezentantami Niemiec, Łotwy, Cypru czy Ukrainy. Widzowie mogli oglądać także tworzenie kostiumu czy kontrowersje związane z wyjazdem na Eurowizję małżonki Michała. Ich Troje otrzymali 20. pozycję startową, prezentując się pomiędzy dość słabą Francją i Łotwą, gospodarzem konkursu. Delegacja Telewizji Polskiej leciała na północ Europy z gotowym konceptem występu. Grupa była jedyną, która w trakcie prezentacji scenicznej skorzystała ze specjalnego podestu stworzonego dla prowadzących. Na scenie obok Michała, Justyny i Jacka wystąpiła także chórzystka, którą była Kasia Cerekwicka. Autorka hitu Na kolana sama rywalizowała później w polskich preselekcjach, remisując właśnie z projektem Ich Troje. Dobry wokal, świetnie zrobiony występ i duża siła pokojowego przekazu niesionego przez reprezentantów Polski przełożyła się na satysfakcjonujący wynik. Karine Grensen uplasowało się na 7. lokacie, zdobywając 90 punktów.
Polska delegacja była niezwykle dumna z dwunastki od niemieckich widzów, do której w dużym stopniu przyczynił się właśnie start w niemieckich selekcjach. 10 punktów dla Polski wpadło także od Austrii i Malty, a ósemki Kajne Grenzen otrzymało z Łotwy i Ukrainy. Po konkursie wiele mówiło się o zerze punktów z Rosji dla piosenki śpiewanej w sporej części właśnie po rosyjsku. Polska maksymalna nota trafiła natomiast do utworu w sztucznym języku wystawionym przez delegację Belgii. Po powrocie do Polski Justyna Majkowska ostatecznie opuściła zespół. Na chwilę do grupy dołączyła Eli Mykę, jednak ich współpraca potrwała zaledwie kilka tygodni. Zastąpiła ją chórzystka ich troje Anna Świątczak. Na początku roku 2004 Michał Wiśniewski ogłosił zawieszenie działalności, które nie potrwało jednak zbyt długo. Od roku 2005 kariera ich troje zaczęła nieco podupadać, a grupa zaczęła nagrywać m.in. spoty wyborcze dla Andrzeja Lepera i Samoobrony. Pod koniec tego samego roku Michał Wiśniewski zakomunikował, że spróbuje powrócić na Eurowizję. W preselekcjach z roku 2006 wystartował z numerem Follow My Heart, podczas którego na scenie towarzyszył mu Niemiec Real McCoy, a na scenie, obok Anny Świątczak, stanęły dwie poprzednie wokalistki, a więc Magda Feme i Justyna Majkowska. Grupa wygrała preselekcję po remisie z Kasią Cerekwicką, w półfinale Eurowizji zajmując 11 miejsce. Michał Wiśniewski wielokrotnie później wypowiadał się o Eurowizji w niezwykle świadomy i rozważny sposób, bardzo dobrze rozumiejąc Eurowizję. Miał on także możliwość reprezentowania podczas konkursu Ukrainy wraz z wielką Serdiuczką. Kariera drag queen Michała Wiśniewskiego jest jednak potencjałem na zupełnie inny odcinek. Ilu z uczestników krajowych eliminacji 2003 znaliście wcześniej? Koniecznie dajcie nam o tym znać w komentarzach. W kolejną niedzielę przeniesiemy się mocno w przyszłość, do roku powrotu, do roku 2014, który dla wielu z Was będzie rokiem wyjątkowym, bo naprawdę wielu polskich fanów zaczynało swoją przygodę, swoją karierę w fandomie właśnie wtedy. Bardzo serdecznie dziękuję za wszelkie wsparcie, m.in. wyrażone poprzez Patronite'a, bo to dzięki niemu możliwa jest realizacja tego typu materiałów. Ja się z Wami serdecznie żegnam i zapraszam Was do oglądania innych materiałów na kanale Misji Eurowizji.